Teraz zrobimy sobie taki malutki test separacji. Ten gwoździk, który został znaleziony wcześniej, no i ten nasz solidek, który też był wykopany, kładziemy obok siebie. Gwozdek tutaj, solidek tutaj, dżownicę od sobie oddalimy. Zobaczcie, leży koło siebie. I zrobimy test tak zwanej separacji. Patrzcie, co się dzieje. W końcu dotarły do nas wykrywacze, które podbijają świat. Wykrywacz ten stworzony został z myślą o początkujących, jak również zaawansowanych detektorystach i cieszy się pozytywną opinią na całym świecie. W końcu dotarł do nas i możemy go przetestować. Jest bardzo prosty w obsłudze, posiada 3 pokrętła, nie posiada monitorka, także kobieta, mężczyzna, a nawet dziecko poradzi sobie z tym wykrywaczem w obsłudze. A co czyni go bardzo skutecznym i tak popularnym modelem na świecie? Budowaną ma częstotliwość roboczą 15 kHz, automatyczny grunt balans i układ, który jest zastosowany, powoduje bardzo stabilną pracę w trudnych terenach. Wykrywacz ten pracuje w dualtonie, posiada 2 dźwięki, z czego jednym sygnalizuje żelazo, a drugim metale kolorowe. Oczywiście mowa tutaj o srebrze, złocie, miedzi, mosiądzu, aluminium. Wszystko to czyni ten wykrywacz bardzo prostym w obsłudze, a zarazem uniwersalnym i skutecznym detektorem. Szelung pruski, tylko patrzę z którego roku, z 1669 roku, jest to, dawno nie znalazłem jakby tej odmiany. To są starsze odmiany, bo ogólnie, jak ja to mówię, pospolite. Korzystając tutaj z okazji, że została znaleziona tak drobna moneta solidkowa, zobaczcie tak orientacyjnie, jak ten detektor, z jakiej odległości ją widzi. To jest około 20 cm w powietrzu, pewnie tego solidka widzi. Czekajcie, ja to zmierzę gdzieś 10. No 17 cm, także sygnalizuje go dźwiękiem, czyli myślę, że na tak podstawowy sprzęt jest to bardzo dobry wynik. No stąd się biorą te światowe głosy od detektorystów. Golden Mask 1+ UK jest naprawdę dobrym sprzętem. Jeżeli ktoś nie potrzebuje wyświetlacza, chce mieć prosty, skuteczny wykrywacz analogowy, jak najbardziej polecam Golden Mask 1+ UK, który pracuje na 15 kHz. Jest mega dobrym detektorem, uwierzcie mi. Zobaczcie ten dualton, o którym Ewelinka wspominała na początku naszego filmu. Właśnie działa tak. Takim rozrywanym dźwiękiem można poznać, że jest żelazo pod cewką, ale wykopiemy, żebyście widzieli. No i namierzone. Sygnał był na żelazo i jest kawałek żelaza. Ale ja to wezmę od ciebie, posłuży to nam później na pewne testy. Teraz zrobimy sobie taki malutki test separacji. Ten gwoździk, który został znaleziony wcześniej, no i ten nasz solidek, który też był wykopany, kładziemy obok siebie. Gwozdek tutaj, solidek tutaj, dżownicę od sobie oddalimy. Zobaczcie, leży koło siebie. I zrobimy test tak zwanej separacji. Patrzcie, co się dzieje. To wskazuje na monetę, że to jest moneta, ten sygnał. A ten łamany na żelazo. Zobaczcie. Wykrywacz wydaje 2 dźwięki i daje sobie radę. Można wyczuć, że koło siebie leżą 2 przedmioty. No i takie sygnały trzeba kopać, żeby potem jakby ten właściwy cel o takim dźwięku wykopać. A takim dźwiękiem daje nam sygnał oczywiście żelazo. Żelazo. A to nasza moneta. Sygnały nie do... Są to sygnały, które z łatwością każdy rozróżni, ale ten test też miał na celu pokazanie, że moneta, która leży blisko żelaza,
jest widziana przez ten detektor, czyli świadczy to o tym, no, o klasie wykrywacza, że ten analogowy detektor jest bardzo dobrym detektorem. Zróbcie na swoich wykrywaczach testy podobne, porównajcie, tak że będziecie mieli punkt odniesienia między tym detektorem, który dzisiaj używamy z Ewelinką, a między tymi, które macie. Zwykła moneta, zwykły zardzewiały gwóźdź. Tym razem medalik aluminiowy z wizerunkiem Jezusa, jak dobrze widzę, i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. A wykrywacz zareagował na niego w taki sposób. Pewny sygnał nie do ominięcia. Jeszcze kilka słów o cewce, która jest zastosowana w tym wykrywaczu. Jest to cewka Golden Mask Fighter S o rozmiarach 9,5 cala. Jest to cewka inteligentna. Ta cewka zastosowana ma tutaj w środku chip, który odpowiedzialny jest za przetwarzanie tych właściwych sygnałów, wstępną analizę i przekazywanie tego sygnału do elektroniki, która znajduje się pod tą puszką. Po co jest to zastosowane? Ano po to, żeby wykrywacz pewniej wychwytywał te właściwe cele i no oczywiście bardziej stabilnie pracował. Trzy pokrętła, jak wcześniej było wspomniane, włącznik, poziom dyskryminacji i czułości wykrywacza. A tutaj sobie Ewelinka. Ale zaraz. Kopię. Ale co masz? A klucz przerośnięty, tak? No. Wyciągnij tak. A, korzeń przerósł. No przecież ci pokazuję. I co, sygnał? Wiedziałeś, że to żelazo, czy nie? Wiedziałam, ale miałam tu jeszcze taki sygnał jakby na ten kolor. Rwany taki, łamany. Tak. No to sprawdź może jeszcze, coś tam jest, albo po prostu tak się ułożyło to żelazo. No jeszcze jest sygnał. Gdzieś tam w tej dziurze, no. Dobrze. Widzisz, to jest to, co ja mówiłem, że to jest wykrywacz, zwłaszcza z tą cewką, który daje bardzo dobrą separację i czułość. No stąd jest chwalony przez detektorystów na całym świecie. No juhu! I obrączka. Obrączka? Ale zobacz, nie, myślałem, że złota. A nie, obrączka faktycznie. O! Miedź, miedziana. Także... No i pięknie. I weź połóż, zobacz. Zrób też taki test, z boku połóż. Zobaczysz, czy widzi, wykrywasz. W taki sposób ci sygnalizował dla przedmiotu? Tak, tak, tylko że głębiej, nie? A, no bo teraz masz na wierzchu przedmioty, natomiast one były pod ziemią. No gdzieś tam ile? Po 10 cm nawet nie. Także widzisz, chodzisz na Deusie, a teraz zobacz, na wykrywaczu analogowym. Zupełnie jakby dwa inne wykrywacze, ale podobnie skuteczne. No zawsze myślałam, że nie będę chciała na innym chodzić, no ale ten jest... Łatwy i ciekawy. No, oczywiście nie ma co porównywać tego modelu do Deusa, bo to zupełnie inna przepaść. Natomiast tutaj ta prostota i skuteczność czyni ten wykrywacz naprawdę niezawodnym. Robi robotę. Robi robotę. Powiedz mi, Dziubasku, jak odpowiednio ustawić ten wykrywacz? Wiesz co, on jest w ustawieniach banalnie prosty, bo zobacz. Ma trzy pokrętła, pokrętło głośności, dyskryminacji, natomiast no, faktycznie należy zwrócić uwagę, żeby ten poziom dyskryminacji nie był za wysoko ustawiony, ponieważ ten wykrywacz jest bardzo czuły i może wyciąć drobne monety, czyli kratka czerwona jest odpowiednia według producenta i tak należy na początku z nim chodzić. No i czułość wykrywacza, czyli ten jego silnik napędowy, który daje dużą głębokość, też stabilność wykrywacza, dobrą separację, też do poziomu tutaj 9, gdzie zaznaczone jest wszystko kolorem czerwonym. Chwal się, kochanie. Nie mogę. Bo ten uśmiech dużo znaczy. Aż mi się ręce trzęsą. Ręce ci się trzęsą? Myślałam, że to moneta, ale to jednak będzie chyba jakiś medalik. Pokaż, co to jest? Tu jest ludzik z wykrywaczem i z łopatą. To jakiś żeton detektorysty? A tak na poważnie pokaż, co to jest. Zjechany jakiś medal.
ale patrz, ma tutaj napisy. Dla kochanego Krzysztofa Ewelinka. Tak. Tylko, że nie, zobacz, teraz się ten przesycha trochę. Może masz lepsze oczy, to odczytasz. Nie po naszemu. Nie po naszemu, to czytaj, co tam widzisz. To nie zetrzyj mu głowy, a nie to ta strona z zapisami. U góry ZUR. Nie wiem, nie widzę. Nie mam pojęcia. Co to za... Może źle to trzymam. Nie, no tak. Nie, nie wiem. W domu doczytamy. Na szczęście. Na szczęście. Ale powiem ci, że naprawdę jestem pod wrażeniem nie tylko tego, co teraz znajdujesz, ale ty ogólnie masz niesamowitego farta. A wiesz dlaczego? Nie. No bo ty chodzisz dłużej już, co swoje to wykopałeś. A, to jest ta zasada nowicjusza. Tak. Co nie dotknę, to znajdę. Oczywiście. Golden Mask 1 Plus to wykrywacz bez wyświetlacza. Powiedz, jakie to uczucie w erze smartfonów, jak się chodzi na wykrywaczu, który nic się nie pokazuje, tylko sygnalizuje dźwiękiem. No właśnie, myślałam, że będzie mi trudno, że będzie to duże wyzwanie, bo jednak się przyzwyczaiłam już do mojego wykrywacza, który ma oczywiście wyświetlacz. Ale będąc świadoma tego, że ma te dwa dźwięki, które wydaje przy żelazie bądź przy kolorze, jestem pewna wtedy, co jest pod tą cewką i ten wyświetlacz już mi wtedy nie jest do niczego potrzebny. Właśnie, ten dual tone, który jest atutem wykrywaczy Golden Mask i zastosowany został w modelu Golden Mask 1 Plus UK pracującego na 15 kHz. Tu jest jakiś dłuższy przedmiot metalowy, bo piękny sygnał jest przeciągany wzdłuż cewki. Zaraz zobaczymy dokładnie, co to. Co to jest? Patrz. Tak jak mówiłeś. Długi, bo czułem. Cewkę przeciągałem przez długość i odzywał się rwany sygnał, czyli ewidentnie w tym detektorze sygnalizujący właśnie żelazo. Detektory te występują w dwóch wersjach. W wersji podstawowej, czyli takiej bez słuchawek. No i w wersji ze słuchawkami bezprzewodowymi. Różni się ta wersja ze słuchawkami bezprzewodowymi tym pstryczkiem, gdzie można przełączyć na wireless, czyli pracować na słuchawkach bezprzewodowych, albo na głośniku zewnętrznym, który jest tutaj wbudowany od środka. A tak wyglądają słuchawki, na których pracuję. Wersja WS106. Oczywiście wykrywacz w wersji podstawowej kosztuje 1200 zł, a 1500 zł wersja ze słuchawkami bezprzewodowymi. Drogo czy tanio? Tanio. Zastosowana też jest piękna sztyca karbonowa, wykonana z ładnego włókna, oczywiście tak samo ładnego jak ukochana. Robi to wrażenie. Prostota, elegancja, trwałość i skuteczność. Pierwsze wyjście z wykrywaczem Golden Mask 1 UK zaliczone. Zaliczone. Nabieramy doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z tym wykrywaczem. Aczkolwiek pierwsze wrażenia bardzo, ale to bardzo pozytywne. I co, oglądajcie nas w kolejnych filmikach. Też będziemy zabierać ze sobą te detektory. Będziemy je dalej testować, będziemy próbować je w różnych warunkach. Być może teraz trafimy gdzieś na plażę. Zobaczymy, jak działa przy wodzie, na piaskach. Pojedziemy sobie chyba nad morze, na kawę. No, dzisiaj tak myślałam o tym morzu. Stawiasz kawę nad morzem? Tak. No to pojedziemy. I też nagramy jakiś przy okazji filmik, bo sam jestem ciekawy, jak ten detektor pracuje w trudnych warunkach. Jeżeli ktoś by był zainteresowany nabyciem detektora, zainteresujcie się tym modelem, który był prezentowany w tym filmiku. Naprawdę jest to dobra maszyna. Co? Żegnamy się z Wami.
Oczywiście standardowo zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Polajkujcie, skomentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.